Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nigrum i zapraszam Was na 18 już odcinek z serii Zagrajmy w Dragon Age 2. Znajdujemy się w Czarnym Emporium, które odwiedziliśmy sobie w poprzednim odcinku po raz pierwszy tak naprawdę, więc jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to serdecznie zachęcam do nadrobienia. Sprawdziliśmy sobie wszystko, co tutaj jest w tym Emporium, pogadaliśmy z antykwariuszem i naprawdę sporo ciekawych rzeczy mamy tutaj i sporo ciekawych różnic można też zaobserwować między Czarnym Emporium w drugiej części, a między Emporium, które mamy w Inkwizycji. Jest to te same Emporium, ale są pewne zmiany, na które zwracaliśmy już uwagę właśnie w poprzednim materiale. Oprócz tego udało nam się podnieść w jednym miejscu zielone przedmioty, które wydają się naprawdę bardzo, bardzo dobre, aczkolwiek wydaje mi się, że mogliśmy po nie pójść wcześniej. Ja sobie je przejrzałam poza nagraniem, słuchajcie, no i to, co na przykład mam, przykład, nie? Bo w przypadku akurat tutaj hełmu, no to jest siła tutaj wymagana, to jest bardziej coś dla wojownika, siła, kondycja, zręczność, spryt, tutaj mamy ten napierśnik, no to raczej nie jest nic dla mnie. Towarzyszom też tego założyć nie mogę, więc raczej te rzeczy powywalamy. Oprócz tego miałam jeszcze ze trzy inne hełmy, to też je wywaliłam, pozbyłam się ich. No i jeżeli chodzi o te rękawice, moglibyśmy je założyć, ale spójrzcie na to, pancerza mają 15. Są lepsze, że tak powiem, gatunkowo, bo są zielone, tak, można tak powiedzieć. Te, które ja mam aktualnie, są zaznaczone na biało, tak, czyli coś pospolitego, co możemy znaleźć praktycznie wszędzie, ale pancerz jest znacznie lepszy, 17. Nie tylko to, te, które mam aktualnie, mają plus 4 do many, plus 4 do wytrzymałości, tak, jeżeli gramy wojownikiem bądź łotrzykiem, czyli plus 4 punkty do many w moim przypadku, a tutaj mamy plus 1 punkt do szybkości regeneracji żywotności i plus 1 do prędkości regeneracji many wytrzymałości. No, to zależy, ale moim zdaniem lepsze są te rękawice, które ja mam, to zależy od punktu widzenia danego gracza, tak, każdy będzie patrzeć na wszystko w inny sposób, moim zdaniem nie warto zmieniać tych rękawic, które ja aktualnie posiadam, więc raczej bym to przeniosła do śmieci, ponieważ sprzedamy to, tak, już naprawdę niedużo suwerenów nam brakuje. Co do pierścienia, który tutaj posiadam, to byłby pierścień dobry dla Warika, aczkolwiek Warik już ma pierścienie, i to dwa, więc moglibyśmy dać dla Izabeli ten pierścień, plus 1 do sprytu, plus 5 do żywotności, plus 2% do odporności na obrażenia, więc możemy jej to dać, pas ona już aktualnie ma, no i tak, tutaj mamy właśnie te rzeczy, jeszcze chcę zobaczyć właśnie sztylet, był sztylet i też sobie sprawdziłam ten sztylet, byłby dobry dla Izabeli, aczkolwiek ona ma dwa sztylety, jeden ma 17 obrażeń, drugi ma 13 obrażeń, tak, dalej tutaj widzicie co jest, w przypadku pieśni smutku ten ma obrażeń też 13 fizyczne 24 na sekundę, ale ma plus 27 do ataku, co jest naprawdę dużo i tak sobie myślałam, czy by przypadkiem nie zamienić go z tym sztyletem onyksowym, ten ma co prawda plus 10 do many wytrzymałości, co też nie jest mało, tak, to jest bardzo dużo, więc zastanawiałam się, ale patrząc na to, że tu jest aż 27 punktów do ataku, myślę, że ja jej to zamienię, więc zamienimy to, czekajcie, na ten sztylet, tak. I ten moglibyśmy przenieść do śmieci, sprzedamy to, także skorzystamy z tego, że jesteśmy jeszcze w Czarnym Emporium. Właśnie chciałam zająć się tym ekwipunkiem, gdziekolwiek możemy sprzedać to. Dobra, gdziekolwiek to sprzedamy, tak? Właśnie jeszcze nie chciałam stąd wychodzić, bo wolałam to wszystko sprzedać. No i zobaczcie, mamy 45 suwerenów. No i okej, teraz... Okej, teraz będziemy wychodzić. No i słuchajcie, lecimy od razu do karczmy pod Wisielcem. Ponieważ tam musimy porozmawiać z Izabelą. Będziemy dzisiaj zajmować się jej zadankiem pod tytułem Kontakt Izabeli. Musimy się z nią tam spotkać i porozmawiać z nią. Akurat ją mam w drużynie. Drużyny na razie zmieniać nie będę. O, widzicie, jest znaczek. Aczkolwiek, wow, to krew tutaj była wcześniej? Okej, okay, możliwe. Chcę wam jeszcze pokazać to zadanko. Porozmawiać z Izabelą w tawernie pod Wisielcem w Dolnym Mieście. Nie ma znaczenia o jakiej porze. Od razu zaczynamy to zadanko. He's ignoring me now. Hey, is my coin not good enough for you? Oh, Hawk, thanks for helping me with that little problem I had.
You going to buy me a drink to celebrate our victory? I don't know if that's wise. Oh, please. Fixating on what's wise makes you forget what's fun. Oh, before I forget, are you still looking for work? Because I have a friend who needs some help. Oczywiście zadanie dla Izabeli robiliśmy już jakiś czas temu, ale przyjaciel? Jaki przyjaciel? Is this a friend or a friend? I never let him steer my ship, if that's what you're asking. From what I hear, he doesn't have good control of his rudder. His name's Martin. He has a room right here in the Hanged Man. Tell him I sent you. Now, you going to leave me to my drinking or what? Okej. Okay. Znaleziono niekradzione, czyli nowe zadanko. A to już się ukończyło. Okej, okay, no dobra. No to zobaczmy. Co do tych plotek, jeszcze tutaj przeczytałam wszystkie te plotki poza nagraniem. Ogólnie sprawdziłam sobie właśnie dzienniki jak klipunek. No i tutaj wychodzi na to, że te plotki, one później się jakoś mogą rozwinąć, ponieważ każda się kończy w taki sposób, że no to jest tylko plotka, mamy za mało informacji, musimy się dowiedzieć więcej. Jak pamiętacie, mieliśmy jedną plotkę, w ogóle wam to pokażę, która okazała się zadaniem fabularnym, wróg w naszych szeregach, bardzo fajne zadanie. Więc teraz będziemy musieli czekać, aż te plotki tutaj, wiecie, się rozwiną, tak? Będzie coś więcej w tym temacie. I zamieni się w zadanie. Znaleziono niekradzione. Porozmawiaj z Martinem o jego zleceniu. Znajdziesz go w pokoju w gospodzie pod wisielcem. Okej. Okay. No dobra. Czy to nie jest ktoś, kogo już widzieliśmy? W Hanged Manie? Alistar dalej tutaj siedzi. I topi smutki. No dobra, ten... What about Wesley? Did he? Isabella. What? Too soon? Too soon, too personal, too... Everything coming from you. Oh, sore spot. If you don't shut up, I'll give you a sore spot. Ja bym na miejscu Izabeli nie drażniła Aweliny, naprawdę. Dobra, on jest gdzieś tutaj. Okej, okay, w tym miejscu. Go mamy. Hey, who are you? My, you're jumpy. Look at you, cowering in a corner. What happened to the fearless, dashing raider I used to know? I'm not a raider anymore, Isabella. I'm just an honest merchant now. Please, Martin. You wouldn't know honest if I tied you up and spanked you with it. Isabella's told me all about you, Martin. Isabella. I thought I told you to be discreet. Discreet, huh? You've made your point. Now let's get down to business. I need someone to help me find out where the raiders have hidden my stolen cargo. This job's as easy as a peg-legged tavern wench. And there's good coin in it to boot. Okej, okay, sporo pytań na ten temat. Jak straciłeś ładunek? What did the raiders do to you? They closed in on my ship. And forced her into the cliffs. My crew and I barely made it out alive. They must have salvaged the cargo when it washed ashore. Are the raiders a big problem around here? They've got some big plan for Kirkwall, or so I've heard. If they're not a problem now, they will be soon. It's your cargo. You look for it. Those raiders are still looking for me. I'm not going to draw their attention. You used to be a raider. What happened? Yes, I was a raider. Back then it was just smuggling and petty thievery. It's changed since that madman Ianto took power around here. Extortion, murder, kidnapping, he does it all. It's just not to my taste. I tried to get out, but he didn't like that. This scar on my neck, he gave it to me. Slit my throat and threw me overboard. I tried to start a new life away from this bullshit. And he has his men chase me down and steal my cargo. You knew what he was. Why would the raiders want your cargo? Is it valuable? How should I know why they want it? It's just spices and herbs. Nothing special.
Zioła i korzenie i korsarze to ukradni? I'll take care of it. You'll need to look around the docks. The crates bear the seal of the Orlesian Port Authority. So you'll know it when you see it. You're assuming I know what an Orlesian Port Authority seal looks like. It's fancy. Just like everything Orlesian. I've had it with the raiders, and this cargo is the key to me getting on the straight and narrow. You're doing me a huge favor here, friend. Thank you. And be careful. Izabela, przyjaźń plus 5, Javelina, przyjaźń plus 5. No i super, no i to mi się podoba. Dobra, słuchajcie, robimy to zadanko. Znalezione i kradzione. Za dnia udaj się do doków, by znaleźć skradziony Martinowi ładunek. Nie wiem, mam jakieś wrażenie, że tym ładunkiem, wiecie, może być coś innego, albo że oprócz ziół i zwykłych korzeni może tam być coś jeszcze. No nic, zaraz się przekonamy. Może to być coś cennego, może coś być tam ukrytego. No, dla niego ten ładunek jest bardzo istotny, ale dla tych korsarzy też z jakiegoś powodu. Dlaczego miałoby im zależeć na zwykłych ziołach? Na roślinach? Varric, have you penned some warnings for the lawless? Who's that for? Are most criminals big readers? Seems like pacifying the nobles. Pictures then? It was just a suggestion. Well, how about a giant sign that just says don't? You could hit people with it. Thank you. I get the point. Gigantyczną tablicę z napisem nie, którą można okładać ludzi. Varric ma świetne pomysły. Dobra, lecimy. Jest robot. Never get sex again. Okej, okay, jest robotnik portowy. I'm looking for some cargo. You're in luck. Cargo all around. Take your pick. I could use your assistance. I'm looking for crates sealed by the Orlesian Port Authority. I haven't seen any. Sorry. Talk to the harbour master. I'll bet he's got information about your cargo. He's in his office. Hey, if you're done wagging your tongue, can we get those sacks off the docks? Right, come in. No dobra, no to idziemy w takim razie, zobaczymy. Czekajcie, tutaj musimy się wrócić. Pogadamy z kapitanem, no i zobaczymy. I don't know you, you don't know me. Aha, tutaj po prostu ludzie non-stop gadają i już to był teraz drugi dialog. Zwrócili uwagę na Izabelę. A Izabela jest dość znana z tego... Z tego, co ja tutaj widzę. Okej, okay, jest kapitan portu. Shipping manifest. I'm looking for cargo bearing the seal of the Orlesian Port Authority. Oh, Adam, deal with this. I apologize on Liam's behalf. He is a very, very busy man. I'm Adam, the harbour master's assistant. I understand you're looking for Elysian cargo. I have seen the crates. I can't remember where. Such a shame. No naprawdę zabawna sprawa. I can't imagine what you mean. The clink of gold coin often jogs my memory. To może po prostu bez sensu. Strach odświeży ci pamięć. O kurde, korci mnie, żeby to wybrać, nie? Nie no, błagam, nie będziemy płacić. Ale też z drugiej strony nie wiem, czy go straszyć. W sumie za plecami mamy Templariusza, nie? Nie wiem, czy on nie poprosi go o pomoc. I'm not paying for this. Then I am deeply sorry I could not be of more assistance. Good day. Liam leaves his office at nightfall. We could sneak in after dark, take a look at his records. Okej, okay, czyli zabawimy się w Styksa. W
wkradniemy się w nocy i przejrzymy sobie wszystko, co nasz kapitan trzyma w swoim biurze. Czy jeszcze mogę z tobą porozmawiać? There's a memory in this head waiting to be unlocked. Nie, wiecie co? I'm not paying for this. Then I am. Nie, wiecie co? Zrobimy to tak. Zrobimy to tak, jak Izabela mówi. I seek any information on suspected apostates. Nie ma tu żadnych apostatów. Wracamy tu w nocy. I zobaczymy, co tam takiego kapitan trzyma w swoim biurze. Ale nie mam tego zadania w nocy. Patrzcie na to. Mam tylko zadanie dla Sebastiana. Obowiązek. Patrzcie, Doki. Obowiązek. Bieżące zadania. To dlaczego Izabela powiedziała, że możemy to zrobić inaczej, tak? Możemy przyjść tutaj w nocy i sprawdzić biuro kapitana. No bo oni ewidentnie ukrywają przed nami ten ładunek, ale nie mam tej opcji, żeby tutaj przejść w nocy. No dobra, to wiecie co? Możemy ewentualnie się zapisać i spróbować go nastraszyć. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo... Nie wiem, no nie uśmiecha mi się tutaj płacić mu. Nie wiem, ile on będzie chciał. If you see a blonde elf girl, run. She's probably a blood mage. Poza tym my zbieramy na tą ekspedycję. Can't you see I'm busy? No naprawdę jesteś zajęty. Dobra, słuchajcie, zapiszemy się i sprawdzimy tę opcję. W sumie nawet... Nawet może dobrze się stało. Jestem ciekawa, jak ta opcja by wyglądała. There's a memory in this head waiting to be unlocked. They say your life flashes in front of your eyes before you die. You're not gonna kill me in broad daylight. No one's that stupid. Ja nie mogę. No tak czułam z jednej strony, że go nie nastraszymy. Albo że zacznie uciekać i nie wiem, zwrócą na nas uwagę. Kurde, no nie mówcie, że ja muszę mu zapłacić. I'm not paying for. Then I am deep. Nie no, nie wierzę w to. Naprawdę tutaj nie ma innego wyjścia. A może wrócimy się tutaj w nocy, co? Sprawdzimy to. Wiecie co? Sprawdzimy to. Może nie ma tego na mapie, ale Izabela powiedziała, że możemy to zrobić w nocy. Spróbujmy. Wiem, że mam tutaj zadanie obowiązek. Mam nadzieję, że ono się nie aktywuje samo z siebie, tylko że będzie zaznaczone po prostu w konkretnym miejscu. No bo tam chodzi o to, że... To też sobie w ogóle sprawdziłam to zadanie dla Sebastiana, bo ono jest zaznaczone w trzech miejscach. To sprawdziłam i wychodzi na to, że musimy udać się do wszystkich trzech miejsc i załatwić członków krzemiennej kompanii. No okej. No ale tak. Ja bym się tym zajęła po prostu później. Na razie chcę to zadanie zrobić. Zmuść zastępcę kapitana portu, aby wyjawił miejsce składowania ładunku Martina. Sprawdźmy, jak to wygląda na mapie. Obowiązek. Spiskowiec z Amarantu. O, mamy spiskowców. Patrzcie. No dobra, to spiskowców możemy załatwić, ale patrzcie, ja tutaj nic więcej nie mam. Obowiązek, kapitan... Kapitana w portu. Miejsce tego zadania dla Sebastiana jest... Wow, mamy korsarzy. Oczywiście, Warik, oczywiście. Dobra, no słuchajcie, ogarniemy to. Tych spiskowców, skoro jesteśmy na miejscu. No ale kurczę, nie mamy tego zadanka tutaj zaznaczonego.
Dobra, mamy skrzynię. Jakiś amulet. Dobra, załatwimy tych spiskowców, wiecie? Skoro już tu jesteśmy, to jest zadanko poboczne. Okej, mamy spiskowców z Amarantu. Okej, dobra, spiskowców pokonaliśmy. Słuchajcie, no... O, tu jest jakieś nieużywane przejście. Coś my tutaj mamy. No dobra, zaraz to sprawdzimy. Pozbieram tylko wszystko, co tutaj powypadało z tych korsarzy, z czerwonej wody. Kurczę, no ale... To co, wychodzi na to, że Izabela po prostu od tak sobie powiedziała, że możemy... Ja jeszcze się cofnę, bo jeszcze tutaj chyba walczyliśmy, tak? Czy się mylę? Nie, znaczy tak, walczyliśmy, ale pozbieraliśmy wszystko. Chciałabym jeszcze to przejście sprawdzić. Wychodzi na to, że chyba Izabela po prostu od tak sobie to powiedziała. Po prostu był taki dialog. My nie mamy możliwości zrobienia tego w nocy. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Ja bym sprawdziła to przejście jeszcze, wiecie? Jeżeli no nic nie zdziałamy tutaj w nocy z tym zadaniem, no to będę zmuszona mu zapłacić. Ale nie dało się go nastraszyć. Była to jedna z opcji, ale nic się tutaj nie udało zrobić, nie? Nie udało się go nastraszyć. Co to za miejsce? Alchemic Coterie. Okej, Warik załatwił tego alchemika. Dobra, tu mieliśmy jakiś zbirów. Okej, pokonałam ich. W ogóle weszłam tutaj z ciekawości. Jakieś dodatkowe miejsce. Okej, możemy je sobie zwiedzić. Słuchajcie. Trupi korzeń. Zwiedzimy sobie je szybko i zaraz będę wracać do tego zadania. To jest jakaś pułapka. Przełącznik rozbrajający. Someone's left a surprise here for us. Dobra, czekajcie. Towary Boniego Lema. Okej, my coś tutaj mamy. Jeszcze jakaś pułapka tutaj jest. Dobra. Ha!
Dobra, pozbierajmy wszystko. Coś my tutaj mamy. Alchemik Kuteri znowu. Kim ty jesteś? Bonnie Lam. You all right? Want the best? Take it from the worst. Then sell to specialists like you. Always willing to give a discount to the people who saved my skin. Okej, sprawdźmy to towary. Aha, to jest po prostu kupiec. Dobra, słuchajcie, mogę sprzedać śmieci. 46 już mamy. No okej, dobra. Sprawdźmy do końca to miejsce i za chwilę będziemy wracać. Kurczę. Myślałam, że to jakieś zadanie, ale nie. Po prostu... Takie dodatkowe miejsce i mieliśmy tutaj kupca i paru przeciwników zbirów, którzy tutaj się panoszyli. Szczątki Silsama półwarkocza. Okej, to jest akurat do jakiegoś zadanka pobocznego. Spoko, to później to oddamy. Dobra, sprawdźmy jeszcze z tej strony. Tutaj gdzieś powinno być wyjście już, co? Wow. Łapka. Okej, doki, to mamy wyjście. No dobra, wychodzimy, słuchajcie. No, jeżeli nie ma możliwości zrobienia tego zadania, no to trzeba będzie zapłacić, więc wiecie co, ja ewentualnie zrobię cięcie i wrócę się po prostu do tych doków za dnia. Przejdę do tego gościa i zapłacimy mu. O kurde, awarii. A to są ci najemnicy tej krzemiennej kompanii. Dobra. Dobra, troszeczkę zrobiliśmy to kawałek tego zadania, wiecie, kawałek zadania, obowiązek dla Sebastiana Vela, kufer. No nic, to zadanko oczywiście będziemy kontynuować, będziemy je robić później. Ale czekajcie, coś my tu mamy, zlecenie przekierowania, magazyn wątroba. Coś tu mamy. A może da się to zrobić jednak w nocy? Ten dokument jest zleceniem przekierowania towaru do magazynu Woodrowa na wschodzie. Widnieje na nim ledwie widoczny podpis portmistrza Liama oraz notatka od jego asystenta Adena. Tak, to jest to. Pieczęć orlezjańskich władz portowych. Tutaj radzę zastosować w tym wypadku specjalną stawkę. Czyli tak, zaktualizowano. Czyli dało radę zrobić to w nocy. Okej. Okay. No dobra. A przy okazji wyeliminowaliśmy... krzemienną kompanię. Oczywiście nie całą, bo oni są jeszcze w dwóch innych miejscach. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, jak to zadanie... co tutaj dalej jest? Sprawdź, czy ładunek Martina jest w magazynie Woodrowa w pobliżu doków. No dobra, no to... Czy my to będziemy mieć na mapie, czy jednak to mamy gdzieś tutaj jeszcze? Aha, to jest tu, ten magazyn Woodrowa. Dobra, no to kontynuujemy to zadanie. Czekajcie, tutaj. Kontynuujemy to zadanie. Oni... You always know what they want. Absolutely nothing. Dobra, to jest terytorium Kunari, nie przejdziemy tędy. Trzeba iść z innej strony. W ogóle jest tutaj, tak? Tak, tutaj. Okej, czyli to było do zrobienia w nocy. Znowu mamy korsarzy. Nacisk na nadbrzeżu. Położenie bazy
czerwonowodnych zębów. Skup się na lądzie. Mamy nowy dom w dokach, ale pijawa nie chce psuć kryjówki, dopóki nie wygryziemy się na tyle mocno, żeby nie mogli nas pogonić. Wiesz, jak on postępuje z tymi, którzy chcą mu odebrać jego własność. Oto mapa do kryjówki. Nie nadużywaj jej. RWT. Podpisano. Okej, tam mamy magazyn Woodrowa. Nacisk na brzeżu. Też zaktualizowano zadanie. Zaraz to sobie sprawdzimy. Czekajcie, tu mamy jeszcze jakąś skrzynię. Sprawdźmy sobie to zadanie. To jest uzupełniające, poboczne zadanie? Znalezione, niekradzione? Nie, no to jest uzupełniające z tym magazynem. No, tu mamy obowiązek, już jedną część zrobiliśmy. Spiskowcy, jeszcze jeden spiskowiec. Szczątki bandyty Silsama. To jest zadanie poboczne, nacisk na nadbrzeżu. Gang czerwonowodnych zębów grasuje w dokach. Oczyszczając kryjówkę gangu, wyślesz jednoznaczny sygnał ich przywódcy zwanemu pijawą. Dobra, tym będziemy się zajmować też, ale najpierw chciałabym się zająć właśnie tym zadaniem. Wow, tu jest jakiś strażnik. Zadaniem dla Izabeli. Co on śpi na warcie? Okej. Okay. Magazyn Woodrowa. Dobra. Wchodzimy. No i zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Czekajcie, bo tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie. Czy to jest wyjście? Zaraz, czekajcie. Czy to jest wyjście, czy to było jakieś miejsce obok? Mam wrażenie, że ja wyszłam teraz stąd. Zaraz to sprawdzimy. No, wyszłam. Wybaczcie. Były drzwi obok. Myślałam, że to były drzwi do jakiegoś pokoju obok, ale nie, to było wyjście z powrotem. No nic, wchodzimy jeszcze raz. Aha, bo te drzwi były tutaj. A tu mamy jeszcze jakieś drzwi, ale one są w ogóle nie są interaktywne. No dobra. Sprawdźmy tutaj wszystko. Mamy jakąś beczkę. Pusta, zaplamiona butelka. To są śmieci. Jakieś drzwi. No i co? Cisza, spokój. Barik. O czym ty mówisz? Jaki surprise? Co tutaj jest? Jakaś pułapka? Oczywiście. Dobra, zanim zejdziemy na dół, sprawdźmy górę. Ja będę tutaj się poruszać jako Barik, bo on wypatrzy pułapki, zaklęty kostur. No, wypatrzy pułapki. Izabela też wypatrzy pułapki. Ale wolę, wiecie, zaufam Warikowi. Dobra, sprawdźmy najpierw całą górę i za chwilę zejdziemy na dół. Tu jest jeszcze jedna beczka. Znaczy, przepraszam, beczka, co ja mówię, skrzynia. Schodzimy na dół. Tu chyba jest kolejna pułapka, co? Dobra, mamy jakichś przeciwników. O, proszę, za nami. Warik się przejmuje rozklapaną krwią przeciwników na swoich ubraniach. Dobra. Nasz ładunek powinien być tam. W ogóle zobaczymy, czy ten ładunek tam jest, czy to, czego potrzebujemy, rzeczywiście jest na miejscu. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj jeszcze. Coś my tu mamy. Pułapka. Jakim cudem ja ją zauważam? Dobra. Izabela załatwiła sprawę. Tu jest beczka jeszcze. Dobra, wiecie co? Może ja tutaj będę chodzić jako Barik albo jako Izabela, żeby właśnie wypatrywać tych pułapek, bo jest tutaj troszeczkę tego. Tu jeszcze jest jakieś poboczne pomieszczenie. Dobra. Te drzwi nie są interaktywne, okej. To chyba już wszystko tutaj. Czy coś jeszcze mamy? Nie, tutaj żadnego przejścia nie było. Nie, czekajcie, tu jest jeszcze jedna beczka i mamy amulet. No dobra. Chyba już będzie wszystko w takim wypadku.
No nic, zobaczymy, czy będzie tutaj coś. Pułapka tu była. Ja nie mogę, jeszcze przed samą skrzynią pułapka tutaj była. No dobra, już, że tak powiem, ja ją rozbroiłam. Dobra. Otwieramy. If you're not going to get drunk with me, I'm afraid I can't take you seriously. Próbka z ładunku Martina, pusta zaplamiona butelka i 10 srebrzaków. Oh, the Black Hand. A blend of 27 toxic plant essences with a healthy dollop of cobra venom for that extra kick. That poison will kill a man in two breaths. Can I have it? Okej. Dobra, słuchajcie, sprawdźmy, jak wygląda nasze zadanie. Donieś Martinowi o odnalezieniu ładunku. Znajdziesz go w gospodzie pod wisielcem. Dobra, czyli udało się. Jednak tutaj było to, czego potrzebowaliśmy. Myślałam, że raczej nie znajdziemy tutaj nic, że na przykład skrzynia będzie pusta, albo że to będzie jakaś pułapka, albo będzie tutaj zupełnie coś innego, coś, czego nie szukaliśmy, coś, czego nie, w ogóle nawet nie potrzebowaliśmy. Ale nie, jest normalnie ten ładunek. Jest to... O nie. Świetne, świetne są te teksty, Warika. Dobra, wychodzimy. Słuchajcie, czyli jednak było to, czego potrzebowaliśmy. Wracamy teraz do Martina, no i zobaczymy, co on takiego powie. No i jeśli zadanko się zakończy, to zakończymy też jej odcinek. A w następnym zadanku myślę, co będziemy robić dalej. Pomyślę, zastanowię się. W sumie pomyślałam, że jeżeli chodzi o zadania z wątku głównego, no to tak, tu mamy tą wyprawę na głębokie ścieżki, ale potrzebujemy 50 suwerenów. Mapy już mamy, ale pomyślałam, że przed zrobieniem głębokich ścieżek moglibyśmy zrobić to zadanie, długa droga do domu, czyli zanieść ten amulet, flemet do klanu Dalijczyków. Dobra, słuchajcie, myślę, że... Znaczy to i tak jest dolne miasto, ale myślę, że w tym przypadku moglibyśmy skorzystać z mapy i po prostu przenieść się do Hangmana normalnie z poziomu mapy, więc przejdziemy sobie tędy. Kapitan statku. Bugger off. Kapitan statku. Bugger off. Okej, okay, dobra. Myślałam, że oni mnie zaraz zaatakują czy coś. Czekajcie, tutaj jest ścieżka. Mogę też stąd po prostu przejść do Hangmana, ale zrobimy to w ten sposób. Pod wisielcem, za dnia. No to też musi być za dnia, więc w sumie i tak musiałam przejść w ten sposób. Teraz jak zakończymy to zadanie, zobaczymy, ile dostaniemy i zobaczymy, ile już mam suwerenów. Już naprawdę nie... There's no way. Impossible. I've had hundreds of those in my hands and they're never that size. Would I lie about something so critical? I'm afraid to ask, but what are you two going on about? We're discussing knives, of course. Well, daggers, technically. I never remember the difference. Why? What did you think we were talking about? Chciałam powiedzieć, że dołączam się do pytania Aweliny, o czym Warik i Izabela rozmawiali, ale okej. No nie takiej odpowiedzi się spodziewałam. Od Warika. No już niedużo nam brakuje tych suwerenów. You're smuggling poison. I thought you were trying to change your ways. I got the stuff from a legitimate supplier, and I'm going to sell it through legitimate channels. It's all legitimate. It's poison. It kills people. I just sell it. I'm not responsible for what people do with it. So, where is it? Magazynie Woodrowa. Do you know where Alton Woodrow's warehouse is? Merchant Woodrow's place. I know it. Thanks for this, friend. You've more than earned your reward. I'm gonna get my goods. You come back once I'm set up, I'll give you a discount.
Izabela, przyjaźń plus 10, Warik, przyjaźń plus 5. No i super. Słuchajcie, no i zakończyliśmy zadanie, dostaliśmy 2 suwereny w nagrodę. Sprawdźmy, jak to wygląda. 49 suwerenów, więc brakuje nam tylko jednego. Widzę, że sporo tutaj. Mamy jeszcze jakiś krwawy topór, ale to jest chyba do broń oburącz, co? Oburęczna. Tak, broń dwuręczna. Sporo kosturów, więc ja sobie będę musiała je przejrzeć poza nagraniem w następnym odcinku. Polewelujemy, no i sprawdzimy te kostury. Może się trafi coś lepszego. No i zobaczymy, zastanowię się, przejrzę właśnie dziennik i zobaczymy, jakie zadanie zrobimy w następnej kolejności. Mam nadzieję, że to zadanko Wam się podobało. Zachęcam Was gorąco do oceny oraz do komentowania. Dajcie znać, co Wy byście zrobili, czy powiedzielibyście mu, gdzie znajduje się jego ładunek, czy jednak nie. No fakt, facet powiedział nam, że to są zioła, a okazało się, że przemyca truciznę, tak? I z jednej strony okej, można było mu powiedzieć, z drugiej strony nie. No wolałam tutaj dostać zapłatę, no bo jednak, no umówmy się, bardzo ciężko się tutaj zbiera te suwereny. Nie działa to tak jak w Inkwizycji, że jesteśmy w stanie nazbierać 50 tysięcy albo nawet 100 tysięcy suwerenów. Tak to tutaj nie działa. Naprawdę każdy jeden suweren się liczy, szczególnie teraz, kiedy musimy dokładną sumę zbierać, 50 na wyprawę, co jest, no, co nie jest mało, tak? Może w Inkwizycji to nie jest jakaś duża ilość, no ale w dwójce tutaj, patrząc na to, jak zdobywamy te suwereny, w jakim tempie w ogóle je zdobywamy, no jest to dużo. Zachęcam Was gorąco do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i do wpadania na serwer Discord. Trzymajcie się ciepło, pa pa!